Cykliści i urzędnicy wspólnie wyznaczą nowe trasy rowerowe. 11 marca odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego do spraw promowania i rozwoju turystyki rowerowej. Jednym z zadań podjętych przez grupę osób złożonych z urzędników gminnych i powiatowych oraz cyklistów jest współpraca z organizacjami pozarządowymi związanymi z turystyką rowerową, polegająca m.in. na weryfikacji istniejących tras rowerowych w powiecie szanowskim oraz ewentualnym wyznaczeniu nowych i oznakowaniu tych miejsc. Starosta zadeklarował m.in. finansowanie znakowania szlaku niebieskiego. Zapewnił również, że w pracę włączą się jego pracownicy. Tak naprawdę było to oczekiwanie ze strony społecznej, inicjatywa też wychodząca po części z ich strony, bo to oni poprosili o spotkanie. My tylko wyszliśmy jakby naprzeciw, no i wspólnie, bo to trzeba tak powiedzieć, wspólnie teraz działamy i to nie jest zasługa ani samorządu wyłącznie, ani jakiejś jednej osoby, tylko tak naprawdę wspólnej pracy. Będziemy współorganizatorami rajdu, będziemy propagować rower jako środek transportu przyjazny, ale równocześnie zawalczymy o te szlaki. Jeździliśmy po nich tyle lat, widzimy w jakim są stanie. W związku z tym nasze stowarzyszenie postanowiło o nie zawalczyć. Jeżeli chodzi o współpracę ze starostem i z urzędami, ona się układa teraz bardzo dobrze i przed kim więcej pracy. No a przed nami pewnie pracy w terenie, przed urzędnikami dużo pracy papierowej, formalnej, ale sądzę, że podołamy i to w krótkim czasie. Na dzień dzisiejszy pierwszym takim priorytetowym zadaniem to jest wyznaczenie na nowo ścieżek rowerowych ze względu na to, że zostały one wyznaczone lata wstecz. Często nie są, czy czasami bywają nieprzejezdne. Niestety są problemy własnościowe, bo lata temu jak były wyznaczane te ścieżki i nie zwraca uwagi, że przebiegały po gruntach prywatnych. Starosta wytypował pełnomocnika do spraw turystyki rowerowej z ramienia powiatu Andrzeja Kiełbalskiego, zastępcę dyrektora Wydziału Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, który będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi związanymi z turystyką rowerową. Mamy szereg tras rowerowych w naszym powiecie. Mamy dobrą lokalizację, jeżeli chodzi o naszą miejscowość. W ogóle powiat ma dobrą lokalizację, jeżeli chodzi o ruch rowerzystów i w ogóle sporty rowerowe. Szlaki mamy dość przygotowane, ale wymagają jakichś tam powiedzmy remontów, jakichś tam powiedzmy ulepszeń i nasza rola właśnie polega na tym, żeby usprawnić jakby wizualnie te szlaki poprzez zastosowanie nowych znaków, ewentualnie jakieś tam korekty, jeżeli chodzi o przejezdność. Dodatkowo powiat przygotowuje się do wydania zaktualizowanej wersji przewodnika turystycznego Ziemia Chrzanowska na rowerze i pieszo. Pierwsze tego typu wydawnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Jego aktualizacja wiąże się z wyznaczeniem nowych tras i szlaków. Cykliści zobowiązali się do pracy w terenie. Teren mają sprawdzić i ewentualnie zaproponować nowy przebieg tras. Spotkania będą odbywać się co miesiąc. Ma ono charakter otwarty. Każdy może w nim uczestniczyć. Turystyka rowerowa jest o tyle dla nas istotna, że tak jak wspomniałem, coraz więcej osób z Krakowa przyjeżdżają do nas i poprzez to, że odnowiliśmy oznakowanie szlaków rowerowych, wydaliśmy informatory, założyliśmy interaktywną stronę internetową ze szlakami turystycznymi, środowisko to coraz chętniej spogląda w naszą stronę. Zarówno starosta, jak i Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów zapraszają do współpracy mieszkańców powiatu chrzanowskiego i nie tylko. Planują również współpracę z sąsiednimi samorządami.